Hejka, z tej strony Pia. Dodatek do wynajęcia jest jednym z najgorszych dodatków, jakie wyszły w ostatnich latach. Jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo źle. Ten dodatek miał polegać na tym, że my możemy budować fajne mieszkania, wynajmować je simom, mieć z nimi różne interakcje i różne relacje, tam miało się naprawdę dużo dziać. A zostało wykorzystane może 30% potencjału. Zacznę od tego, co jest spoko, bo jest bardzo niewiele rzeczy, które są fajne i które są spoko. Największą z nich i rzeczywiście fajną jest możliwość budowania naprawdę przeróżnych mieszkań. Tutaj właściwie cały tryb budowy jest dostępny do naszego użytku. Jest on kompatybilny z innymi rozszerzeniami. Jest dużo fajnych opcji, gdzie możemy tworzyć te mieszkania i możemy tworzyć ich naprawdę dużo. I naprawdę fajne jest to, że możemy w nich mieszkać razem z naszymi lokatorami. Dostajemy grzejniki i klimatyzację, które świetnie działają, bo klimatyzacja sprawia, że w lato simom jest chłodno, a grzejniki grzeją w zimę. Więc uważajcie, żeby przypadkowo nie usmażyć swoich lokatorów. Doszła również gra w klasę, która jest fajna. Jeśli twój sim nie jest wysportowany, to strasznie słabo i wolno gra. A jeśli jest wysportowany, to skacze zwinnie i takie niuanse są bardzo fajne. Osobiście urzekła mnie opcja imprezy sąsiedzkiej, w której twoi sąsiedzi lokatorzy przynoszą fajne jedzonko i ty też gotujesz fajne jedzonko. I składacie się, a potem wszyscy biesiadujecie i to jest naprawdę bardzo fajna impreza. Chociaż niektórzy simowie na taką imprezę potrafią bezczelni przynieść tylko ugotowany ryż. A no i czajnik jest spoko. Mega fajny jest czajnik, możecie tam zrobić różne kawki oraz kakao. Moi drodzy, i to już jest koniec tych pochlebstw, ponieważ teraz jest tylko bardzo źle i jeszcze gorzej. Najgorszym błędem, czymś co psuje ci totalnie rozgrywkę, jest ekran ładowania pomiędzy podróżą do mieszkań. Jako wynajmujący często podróżujesz, musisz iść tam do mieszkania, coś naprawić albo po prostu sobie odwiedzasz tych lokatorów i za każdym razem odpala ci się ten ekran ładowania. Po niektórych interakcjach, tak jak eksmisji, również od razu masz ekran ładowania i bez twojej zgody oraz woli wywala cię do twojego mieszkania. Gdy już ekrany ładowania cię totalnie zniszczą, to okazuje się, że w ogóle nie widzisz mieszkań swoich współlokatorów. Żeby zobaczyć, czy są w środku i co robią, musisz do nich iść. I gdy już cię wpuszczą, to znika ci twoje mieszkanie. Automatycznie nie widzisz, co się dzieje u ciebie, nawet jeżeli ty mieszkasz za ścianą. Dlaczego? Dodatkowo nie można widzieć więcej niż jednego mieszkania, więc jeżeli będziesz chciał obczaić, co się dzieje u dwóch współlokatorów naraz, to nie da rady. Bardzo dziwne jest to, że twoich współlokatorów często nie ma w mieszkaniu. Gdy ich odwiedzasz, mieszkanie jest puste, ale gdy po minucie wrócisz do siebie i klikniesz na drzwi tego współlokatora, którego nie było przed minutą, to nagle się okazuje, że on tam jest i możesz go zaprosić do siebie i nagle on wychodzi z tego mieszkania, chociaż byłeś tam 3 sekundy temu i totalnie go tam nie było. Interakcje z lokatorami są totalnie beznadziejne i nudne. Jest ich bardzo niewiele. Właściwie możesz zapytać tylko, czy mu się dobrze mieszka, eksmitować go, bądź zapytać o jakąś tajemnicę. Te tajemnice, właściwie po co to jest, o co z tym wszystkim chodzi? To miało być chyba na tej zasadzie, że wow, każdy ma jakieś tajemnice, simowie coś ukrywają i możesz się dowiedzieć o sekretach swoich sąsiadów na dwa sposoby, albo ich zapytać i zazwyczaj ci mówią o tym. Sposób drugi, włamać się do nich do mieszkania i przeszukać to mieszkanie. A przeszukiwanie polega na tym, że twój sim grzebie im w łóżku i w szafie i szuka jakiejś kartki. Dzięki temu możesz się dowiedzieć o jakimś sekrecie, który zazwyczaj jest totalnie głupi i na poziomie żartu dla pięciolatka. W kawiarni wziąłam kubek z nie moim imieniem, a potem udawałam, że ja jednak mam tak na imię, jak wziąłam ten kubek. Wydaje mi się, że to w ogóle nie bawi nawet graczy, którzy mają naprawdę mało lat. To jest po prostu żenujące. Te sekrety totalnie się powtarzają, bo to jest tylko kilka historii, one tak jakby się zapętlają, więc jeżeli masz więcej niż 5 lokatorów i próbujesz te sekrety zdobyć, to potem one są totalnie takie same. No ale gdy już zdobędziesz ten jakże ciekawy sekret, to możesz potem sima szantażować, żeby dał ci hajs, to nikomu o tym nie powiesz, on ci daje ze 100 simolonów lub możesz mu powiedzieć, że dobra, zachowam ten sekret. To jest jeszcze okej, nie? To jest jakaś tam ciekawostka. Ale włamywanie się do mieszkań tych simów to jest jedno wielkie XD. Na zwiastunie było to przedstawione tak ciekawie, że co tu będzie się działo, włamania. Będzie można trollować tych mieszkańców. A w rzeczywistości jest to totalnie nudne i bezsensowne, bo jak się włamiesz i nie masz sima z cechą, na przykład kleptoman, to nic mu nie ukradniesz, tylko możesz mu przeszukać rzeczy i znaleźć
znaleźć ten sekret. Nic więcej ten dodatek w kwestii włamania nie oferuje. No ale od czego mamy wyobraźnię? Jeśli już mowa o lokatorach, to lokatorzy nie przynoszą do tego mieszkania żadnych swoich osobistych rzeczy. Żadnych. A czemu mieliby przynosić? Bo na przykład w dodatku uniwersytet, jak wynajmujecie łóżko, bo jest taka opcja, że możecie wynająć pokój jakiemuś studentowi, on nawet was prosi o jakieś miejsce wolne na swoje osobiste rzeczy i rzeczywiście kładzie te swoje rzeczy i to jest takie, wiecie, nadaje to realności i prawdziwości w tym wszystkim. Dlaczego nie ma tego w dodatku o wynajmowaniu mieszkania? Czy normalnie ludzie wynajmując mieszkanie nie zabierają żadnej swojej osobistej rzeczy do niego? Osobiście ucieszyłam się, gdy dowiedziałam się, że jeżeli wynajmujesz te mieszkania i nie dbasz o swoich lokatorów, to mogą oni zrobić bunt. Szkoda tylko, że działa to trochę na losowej zasadzie, ponieważ po prostu czasami ci lokatorzy losowo robią te bunty. Totalnie losowo. Mi się to zdarzyło wczoraj, gdy graliśmy z widzami na żywo. Nasze mieszkania miały 4 gwiazdki, miały wszystko, czego oni potrzebowali. Właśnie trwała impreza sąsiedzka i lokatorzy nagle zrobili bunt. W sumie nie wiadomo dlaczego, po co, bo jak się ich pyta, czy im się podoba, to tak. Oni mówią, że no, podoba mi się, wszystko jest dobrze. Bunt lokatorów, to już czas. Wygląda na to, że lokatorzy są na skraju wytrzymałości, niedługo wzniecą bunt. Przepraszam bardzo. Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć, z jakiej racji on się buntuje? O co tutaj chodzi do jasnej anielki? Ma wannę, ma prysznic, ma kibel, ma wszystko. Prawdopodobnie tu jest wina znowu niedopracowania tego dodatku i prawdopodobnie będzie to naprawiane w przyszłości, ale strasznie słabe, że znowu wypuszczają dodatek, który jest niedopracowany, niekompletny i ma mnóstwo błędów oraz bugów. No i na koniec nowe miasteczko. Jedno z najgorszych, jakie istnieje. Ma mało działek, ma mało atrakcji. Główną atrakcją jest nocny rynek, na którym możemy kupić ciekawe jedzenie. Tylko że jak tam pójdziecie, to większa część bazarów jest zamknięta i po prostu jest częścią scenografii tego rynku, a działające bazarki są dokładnie 4. Azja, tyle możliwości. Co robią twórcy, żeby sprawić, że ta miejscowość będzie ciekawa? Tworzą 2 królicze nory, czyli miejsca, do których twój sim idzie i znika. Jednym z nich jest rybny targ. Myślę, że już lepszą opcją byłoby, gdyby zostawili to w formie kolejnego stanowiska na bazarze. Przynajmniej byłaby jakaś interakcja z simem tam sprzedającym. Druga królicza nora to jest świątynia, do której po prostu idziesz i dosłownie nic się nie dzieje. I za każdym razem jest to samo powiadomienie. Przecież to jest oczywiste, że nikt nie pójdzie tam więcej niż 1 czy 2 razy, ponieważ za każdym razem jest to samo. To się po prostu od razu znudzi. Jest bardzo mało rzeczy, z którymi możemy zrobić interakcje. Totalna nuda i zmarnowany potencjał. Ten dodatek jest dla mnie wyjątkowo męczący i z całą pewnością nigdy w życiu nie powinien być dodatkiem. To, co on ma, to, co on nam daje, to jest co najwyżej pakiet. Czy polecam rozszerzenie do wynajęcia? Nie. Nie polecam, zdecydowanie wam nie polecam. Na ten moment oceniam je tak 3 na 10. Uważam, że nie jest warte swojej ceny, uważam, że nie jest ciekawe i uważam, że ekrany ładowania, które wam wyskakują po prostu na twarz przy każdej próbie poruszania się, sprawiają, że ludzie dostają pierdolca. Osobiście bardzo się zawiodłam jako doświadczony gracz w The Sims 4. Uważam, że jest mnóstwo innych dodatków, a nawet pakietów lepszych od tego. Ale jeśli już byście chcieli się przekonać i spróbować, to zawsze możecie go kupić na Instant Gaming. Linka macie w opisie. Ale to już na własną odpowiedzialność. Z tej strony Pia, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Z całą pewnością będą rozgrywki z tego rozszerzenia. Będę starała się jakoś je odczarować. Może przekonać się do niego, ale to będzie mega ciężkie. Tak więc subujcie, do zobaczenia, życzę wam miłej gry i hej! Hejka!